Wczoraj Kościół dał nam za wzór do naśladowania, za przykład do wpatrywania się świętą Marię Magdalenę i dał nam słowa z Pieśni nad Pieśniami, którymi ona modliła się do Chrystusa: połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, na Twoim ramieniu. Maria prosi, żeby Chrystus miał ją nieustannie przed oczyma, miał ją wyrytą w sercu. Prosi o to, żeby była ciągle w centrum zainteresowania, miłości, spojrzenia Jezusa Chrystusa. Natomiast dzisiaj mamy święto świętej Brygity Szwedzkiej, patronki Europy. I trochę ta perspektywa jest odmieniona, bo święta Brygida jest tą, która chce mieć Chrystusa przed swoimi oczami. Jak Maria Magdalena prosi, żeby Chrystus miał przed swoimi oczami, tak Brygida chce mieć tego Chrystusa ukrzyżowanego nieustannie w swoich myślach, nieustannie przed swoimi oczyma, nieustannie w swoim sercu. Dlatego Kościół też daje na jej święto to słowo z świętego Pawła z listu Galatan: z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Ona chce być z tym Chrystusem przybita do krzyża. Chce mieć tą mękę Chrystusa nieustannie przed oczyma. Dlatego habit, który ona nosiła i którą noszą jej siostry, to jest prosty habit, ale też na welonie mają niejaką jakby koronę cierniową, gdzie jest 5 takich kamieni czerwonych, jak rubin, które symbolizują znamiona męki Chrystusa, 5 ran, 2 na stopach, 2 na rękach i ranę serca, żeby nieustannie mieć to przed oczyma, nieustannie o tym myśleć, mieć przed sobą obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. To robiła święta Brygita Szwedzka i to jest to coś, co pragnie, żeby Europa, ona jest tą patronką Europy, żeby Europa to kontynuowała, żebym ja to mógł kontynuować, przyjmując ją za moją siostrę w wierze. Co to też konkretnie znaczy? Znaczy, że ja chcę być z Chrystusem przybity do krzyża. Nie tylko, że jestem, ale chcę być. To jest moje pragnienie. To jest to coś, czego Europa nie czyni. To jest to coś, co świat nie chce przyjąć, od czego ucieka? Od cierpienia. Bo cierpienie jest dla współczesnego świata przekleństwem. Filozofa mówi: jak najmniej przykrości, jak najwięcej przyjemności. Cierpienie to jest ta przykrość, która nie chce znosić nawet w sposób ostateczny. Jak przyjdzie to cierpienie nieusuwalne, to uciekam w śmierć, w eutanazję. Kiedy mam cierpieć, ponieważ pojawia się dziecko, mogę uciekać w aborcję. Nie chcę cierpieć, nie chcę przyjmować na siebie tego kolejnego cierpienia, jakie niesie z sobą dziecko. Też często ucieczka, choćby w cesarskie cięcie. Nie żeby być przeciwko temu, absolutnie nie, ale jeśli to jest ucieczka przed cierpieniem, to o czymś to mówi. Nie chcę cierpieć dla dziecka. Chcę mieć to dziecko, ale już cierpienie chcę wyeliminować. To jest generalnie ta tendencja, którą my wszyscy mamy w sobie. To nie jest coś, co teraz deklasyfikuje kobiety, zwłaszcza te kobiety, które dzięki Bogu mogą poprzez cesarskie cięcie doczekać się potomstwa. Ale jeśli to jest tylko chęć ucieczki od cierpienia, jest to zastanawiające. W tym i w wielu innych rzeczach. Uciec od cierpienia. Dzisiejsze społeczeństwo jest tym społeczeństwem, które nie chce cierpieć, które absolutnie na to cierpienie się nie godzi. A Brygida mówi: ja chcę to cierpienie przyjąć. Nie cierpienie gloryfikowane, nie cierpienie jako cierpienie, tylko dlatego, że ono przychodzi od Chrystusa. Chrystus, który do mnie przychodzi, jestem Chrystusem cierpiącym, jestem Chrystusem, który wchodzi w życie i zaprasza do naśladowania Go, pójścia za Nim, tym, który idzie na krzyż. Tyle razy w Ewangelii Chrystus powtarza to: idę umrzeć, idę do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy będzie odrzucony, będzie zraniony, będzie opluty, będzie zniszczony, będzie ukoronowany cierniem, przybity do krzyża i umrze.
Chrystus godzi się na cierpienie. Ktoś, kto chce pójść za Chrystusem, ma wpisane w tą drogę również cierpienie. Czy będzie, czy nie będzie, od Pana Boga to zależy, ale idąc za Chrystusem, godzę się na to, decyduję się na to, że również to cierpienie może w moim życiu być i ja jestem gotowy na to cierpienie, pragnę to cierpienie przyjąć. Chcę w tym cierpieniu widzieć też tą możliwość zjednoczenia z Chrystusem. Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Współcierpiący. Nie, że to jest nasza wielkość, bo to jest łaska Pana Boga. Kiedyś tak patrzono też na cierpienie, jako na łaskę. Bycia z umiłowanym, bycia z Chrystusem, bycia przy Nim. Dlatego były też te modlitwy, adoracje Chrystusa cierpiącego. Dlatego stawiano krzyże. Dlatego robiono te świątki Chrystusa Frasobliwego i tak dalej, żeby pokazywać, Chrystus idzie przez ten świat, tak jak kiedyś szedł jako człowiek 2000 lat temu w Palestynie i przychodzi po to, żeby nadać sens ludzkiemu cierpieniu. To jest rzecz przepiękna. Kościół w naszych czasów jakoś bardzo to rozumie. Jan Paweł II, który dawał przepiękną adhortację o cierpieniu ludzkim, Servici Doloris, cierpienie zbawiające. Że to jest ta wizja Kościoła. Święta Brygita, która godziny, dni spędzała na adoracji krzyża, na wpatrywaniu się w Jezusa Chrystusa cierpiącego. Jest tą kobietą spełnioną, jest tą kobietą szczęśliwą, kobietą zrealizowaną. Tą kobietą, która życie wygrała. I dlatego jest też naszą patronką. Może być tą, którą my możemy wziąć jako dar od Kościoła, jako tą starszą siostrę, która może nas tej rzeczywistości cierpienia nauczyć. Po to jest też patronką. Mam się w nią wpatrywać, ale jest też tą, która ma od Pana Boga ten dar, tą łaskę, żeby mnie w tą rzeczywistość wprowadzać. Święta Brygita Szwedzka. Cierpienie, które Szwecja weszła, które weszła Europa, to jest też to cierpienie podzielonego chrześcijaństwa. Czegoś, czego Brygita jeszcze nie zaznała. Na pewno, które byłoby i jej ogromnym cierpieniem. Różne cierpienia, w których jesteśmy, które Pan Bóg nam daje. Obym ja korzystał z tego źródła, które zostało dla mnie przygotowane, otwarte, z tego źródła, dzięki któremu mogę pić tą wodę żywą, tą wodę, która przychodzi od Pana, tą wodę, która orzeźwia, ale tą wodę, która daje też siły do tego, żeby nie tylko przeżyć życie w sposób zabawowy, żeby się nie zmęczyć, żeby się nie nacierpieć, żeby było miło, łatwo i przyjemnie. Nie, jest to cierpienie, zmaganie jest wpisane w nasze życie, w wychowanie też dzieci, w pewną ascezę, którą Pan Bóg też nam daje. Na pewno Pan Bóg będzie chciał nam też tłumaczyć to słowo, jak ta asceza, jak to moje cierpienie, to współcierpienie z Chrystusem ma wyglądać w moim życiu. Ale generalnie chcę przyjąć ten fakt. Jestem również powołany do cierpienia, ponieważ jest to wpisane w naśladowanie Chrystusa. Jest to cierpienie, które nie niszczy, jest to cierpienie, które wyzwala, jest to ostateczne cierpienie, które łączy z Chrystusem.